Witam Was bardzo w kolejnym odcinku Prawie Subiektywnie. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj jest ze mną specjalny gość, Michał. Witam. Hej. I dzisiaj chcielibyśmy Wam przybliżyć temat kapłaństwa. Jak sobie leci to intro? Ja sobie sama nagram intro teraz. Syknie, nie? Do tego odcinka była stworzona specjalna ankieta, jak pewnie większość z Was brała w niej udział, to możecie się domyśleć, o czym będziemy mówić. Tak więc, pierwszym pytaniem było, kim dla Ciebie jest kapłan? Większość ludzi odpowiadało, że kapłan jest osobą duchowną, która ma nam pomóc przejść poprzez sakramenty i udziela nam tych sakramentów. I teraz pytanie kieruję do Michała. Na początku chciałbym powiedzieć, że kapłan to jest osoba wyznaczona przez Pana Boga. Kapłan jest to osoba, która zastępuje Jezusa Chrystusa na ziemi. I dlatego w każdym calu kapłan, według mnie, powinien w pewien sposób obrać sobie na wzór Jezusa Chrystusa. Jak postrzegasz księży w Twoim otoczeniu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak postrzegam księży w moim otoczeniu? No cóż. Co prawda, wielu moich znajomych traktuje księży jako złe osoby, skreśla je i czasem mnie to bardzo zastanawia, bo nawet nie starają się ich poznać, spotkać z nimi, porozmawiać, żeby zobaczyć ich przez chwilę w prywatnym czasie. I dlatego nie mogę tak naprawdę nic złego w moim otoczeniu powiedzieć na kapłanów, bo spotkałem wielu kapłanów, którzy naprawdę na mojej drodze życia byli bardzo dobrzy i zrobili wiele dobra w moim życiu. W szczególności taki jeden zrobił robotę w moim życiu, że no cóż, jestem tu, gdzie jestem, tak jak widać, prawda? Pozdrawiamy go serdecznie. Tak. Ja może w swoim życiu na początku nie spotkałam bardzo dobrych księży i oni mnie trochę zrazili do kościoła. Dopiero później poznałam księży, którzy naprawdę są takimi bożymi ludźmi i to mi jakby bardzo zmieniło pogląd na Kościół i na moją wiarę. Dlatego uważam, że księża, no oni są tylko ludźmi, dlatego mają swoje złe chwile, mają swoje dobre chwile i tak jakby może nie możemy patrzeć na Kościół i na wiarę przez pryzmat księży, dlatego że oni też są słabi. Oni mają nam pomóc. Jeżeli nam nie pomagają, okej, najważniejsze jest, znaczy może trzeba się za nich modlić na pewno, ale jakby wyznacznikiem naszej wiary i naszego stosunku do Kościoła powinna być nasza relacja z Panem Bogiem. Czy ufam księży? No właśnie na podstawie wcześniejszego pytania, jakich mam księży w otoczeniu, to szczerze powiem, że tak, ufam, bo spotkałem, tak jak mówiłem, wielu bardzo dobrych księży, którzy zrobili dużo dobrego na mojej drodze. Dlatego stanowczo mówię tak, ufam księżom. Książętom. Ja, księżętom. Jeszcze tak króla i... Nie. Wiele razy, patrząc na kapłanów, widzę w nich zbyt mało uśmiechu. Często, gdy jestem na niedzielnej mszy świętej, nawet w seminaryjnym kościele, podkreślam, widzę zbyt mało uśmiechu. I moim zdaniem jest to zła cecha, ponieważ wiadomo, są momenty, w których powinniśmy przybrać postawę pokornego, bardziej smutnego. Nie wiem. Myślę, że księży właśnie bardzo mało się uśmiechają. Ale postawa uśmiechu, jakiegoś ludzkiego podejścia do wiernych, to jest to, co według mnie brakuje w księżach. Reszta pasuje. Reszta pasuje, to się zgadza, tak. A jakie cechy według Ciebie powinien posiadać dobry kapłan?
kapłan powinien być Bożym wojownikiem. To znaczy, powinien wiedzieć, co chce od swojego życia. Wiedzieć, co ma zrobić, jakie jest jego zadanie tutaj na ziemi, do czego Pan Bóg go powołał właśnie jako kapłana. I powinien być na pewno szczęśliwy. Powinien być uśmiechnięty. Powinien nieść tą Bożą radość, którą zaszczepił Jezus Chrystus tutaj na ziemi. Tak. Kapłan powinien być wytrwałym facetem, który będzie zbierał tych wiernych, będzie dawał im szansę na jakąś nową drogę i, co najważniejsze, na lepszą nową drogę swojego życia. W ankiecie właśnie bardzo dużo z Was ma taki pośredni stosunek do kapłanów. Nie wiem dlaczego macie taki negatywny stosunek do księży, skoro księża to tylko ludzie. Ja wiem, że łatwo jest oceniać innych, ale popatrzcie też na siebie, czy wy we wszystkim jesteście idealni? No nie, no księża też nie będą idealni, dlatego że są tylko ludźmi, no nie są jakimiś nadludźmi, jakimiś bogami, czymś. Weź. Podsumowując, chciałabym Was zachęcić do tego, abyście bardziej ufali księżom, bo z ankiety wynikało, że jednak trochę im nie ufacie. I żebyście popatrzyli na nich przez pryzmat człowieka, a nie przez pryzmat wyidealizowanego kapłana. I do tego pierwszy z nimi spotkajcie, porozmawiajcie, spędźcie z nimi 5 minut w prywatnym czasie, a dopiero później oceniajcie. Na razie. Tak. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękujemy w sumie. I zapraszam w kolejny wtorek na bardzo fajny odcinek. To jest właśnie seminaryjny piesek. Kochany psioczek! Lawa noga. Kochany... Już nie udawaj, że lubisz zwierzęta.